Cześć, witam bardzo serdecznie. To jest pierwsza lekcja matematyki dla liceum i zaczniemy sobie od takiej podstawy, właściwie to będzie przypomnienie. Jakie mamy zbiory liczbowe? Najmniejszym, najbardziej naturalnym zbiorem liczbowym, jak wiesz, to są liczby naturalne. Liczby naturalne oznaczamy ten zbiór symbolem n w polskiej notacji i to są liczby 0, 1, 2 i tak dalej. Takie liczby, które są po kolei każda jeden większa od poprzednie. Ale ten zbiór liczb naturalnych zawiera się w zbiorze większym i to są liczby całkowite. Piszemy C lub Z takie. Z to są liczby całkowite. Całkowite. I po prostu dokładamy do tych liczb naturalnych minusy wszystkie, czyli na przykład minus 10, minus 1500, 1900, tak? No i też oczywiście są tutaj naturalne, czyli 7 i tam 42 na przykład. To są liczby całkowite, które mają w sobie naturalne plus tak jakby ujemne liczby, ujemne liczby wszystkie naturalne, można tak powiedzieć. Ok, a w jakim wielkim worze siedzą te wzory całkowite, te liczby całkowite w jeszcze większym zbiorze liczbowym? To są liczby oczywiście wymierne i nazywamy je W albo też Q. To jest notacja międzynarodowa, to jest polska W jak wymierne po prostu, a Q to jest symbol, bo W było już zajęte chyba. Liczby wymierne. Ok, liczby wymierne, tutaj się chwilę zatrzymamy, bo definicja liczby wymiernej jest taka, że możemy ją zapisać w postaci ułamka zwykłego, to znaczy możemy zapisać, że to jest coś podzielone przez coś. Wtedy możemy właśnie, wtedy wiemy, że liczba jest wymierna. Jeżeli ona ma postać, to się ogólnie podaje P przez Q, czyli po prostu zapisana w postaci ułamka zwykłego. Wtedy wiemy, że liczba jest wymierna, kiedy da się tak zapisać. Czyli jakie to mogą być liczby? Na przykład 1, 2, ale też 0,4 na przykład, bo to są 4 dziesiąte. Mogę to zapisać w postaci ułamka zwykłego, ale również zauważ te liczby, które są okresowe, tak? Czyli 0,3 w okresie, to jest 0,333333, tak? To ja wiem, że to jest po prostu 1 trzecia. Więc jak widzisz 0 i 3 w okresie, to jest liczba wymierna, bo mogę zapisać w tej postaci P przez Q, czyli w postaci ułamka zwykłego. Ok, to są liczby wymierne. No oczywiście do tego są też minusy, no tu już nie rozdrabniamy się, więc minus 1, 2 też jest liczbą wymierną. Zapisana po prostu, zasada jest taka, że zapisujemy w postaci ułamka zwykłego, jak jest minus, to nie ma problemu. Są oprócz liczb wymiernych jeszcze, tutaj będzie taka inna zasada, bo te wszystkie zbiory zawierały się w sobie, jak wiesz, ale jest jeszcze duży zbiór liczb rzeczywistych i w nim są liczby wymierne i nie tylko. Jest taki zbiór, który jest nie tylko i tam siedzą właśnie liczby niewymierne. Liczby niewymierne. Możemy je sobie zaznaczyć jako NW, chociaż te zapisy się rzadko stosuje. Liczby niewymierne. No to są liczby, jak się domyślasz, takie, które nie da się zapisać w postaci ułamka zwykłego. Jakie to są liczby, których się nie da zapisać? No na przykład pierwiastek z dwóch. Nie jestem w stanie go zapisać w postaci ułamka zwykłego, bo nie znam jego rozwinięcia. Nie znane są dalsze cyfry. Co jeszcze? Pi. Liczba pi też jest liczbą niewymierną, bo wiem, że to jest 3,14 i coś tam jeszcze dalej. Ale nie wiem dokładnie ile, więc nie zapisuję. E. O liczbie e jeszcze będziemy dużo mówić. Liczba e jest również niewymierna, to jest coś około 2,71. No i oczywiście wariacje tych różnych liczb, czyli jakieś tam na przykład, nie wiem, 1 przez pierwiastek z 3, minus 4 pi, nie wiem, 17 e. No to są oczywiście też liczby niewymierne, bo to jest po prostu wielokrotność tych liczb. Jakieś tam pierwiastek z 3 jest oczywiście też liczbą niewymierną. No dobra. I one wszystkie, jak zbierzemy do kupy te liczby niewymierne i wymierne, to tworzą zbiór liczb rzeczywistych, oznaczamy go literą taką, takie R. I to zarówno w po polsku, jak i w międzynarodowym notacji. To po prostu R jak rzeczywiste, to akurat jest łatwo zapamiętać. Liczby rzeczywiste. No i to są wszystkie te liczby, które przed chwilą sobie powiedzieliśmy. To są wszystkie liczby rzeczywiste. Jeżeli sobie to tak uporządkujemy, na samym górze stoją liczby rzeczywiste, czyli te wszystkie, o jakich będziemy rozmawiać przez długi czas. I w nich są niewymierne liczby i wymierne. No wymierne to jest cała kupa liczb, praktycznie wszystkie, które znamy na co dzień. Niewymiernych się nie używa tak często, prawda? Na co dzień mówię w tej chwili. No i w wymiernych liczbach mieszczą się liczby
całkowite. Całkowite liczby zawierają w sobie liczby naturalne. Więc to jest takie jakby drzewko, jeden zbiór, zawiera ten poprzedni nad sobą. To jest, myślę, właściwie przypomnienie dla ciebie, to wszystko już powinieneś wiedzieć z gimnazjum. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli ci się podobało, to zachęcam cię, żebyś się do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać, pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.